14 lipca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobrzie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Łobeskim, Politechniką Koszalińską oraz Zespołem Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Łobrzie. Zarząd powiatu podjął decyzję o uruchomieniu w ramach Zespołu Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Łobrzie nowego kierunku kształcenia zawodowego – Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Kierunek powstał w tym roku, dokładnie. Przymiarki były już zrobione wcześniej. Zrobiliśmy ogromną kampanię promocyjną. Głównie tutaj zespół szkół wykazał się, przygotował filmy promocyjne. Współpraca z zespołami szkół gimnazjalnych z naszego powiatu, z wszystkich gmin. Współpraca dyrekcji zespołu szkół z dyrektorami gimnazjów przyczyniła się do tego, że wielu uczniów mogło wyjechać na takie jakby promocyjne wyjazdy, zapoznać się, czego dotyczy ten kierunek. Przedmiotem podpisanego porozumienia jest promowanie wiedzy politechnicznej wśród uczniów oraz współpraca w realizacji nowego kierunku kształcenia. Będziemy współpracować w zakresie przygotowania programów nauczania, w zakresie edukacji i nasi pracownicy będą również prowadzić zajęcia w tej szkole. Jednocześnie my udostępniamy nasze laboratoria dla młodzieży i zapraszamy na spotkania w Politechnice Koszalińskiej, na odbycie ćwiczeń, na przeprowadzanie wybranych zajęć. No, obecnie Polska i Unia Europejska kładą duży nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. No, taka jest przyszłość. W związku z tym musimy kształcić kadry. Najpierw na poziomie szkół średnich, a potem szkół wyższych. U nas w Politechnice Koszalińskiej jest kierunek energetyka, gdzie jest specjalność odnawialne źródła energii. I myślę, że wychowankowie szkoły w Łobrzie przyjdą do nas na studia, jak ukończą swoją szkołę. W chwili obecnej jakim zainteresowaniem cieszy się ten kierunek? W Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej kierunek odnawialne źródła energii cieszy się sporym zainteresowaniem młodzieży. Mamy również podpisane umowy z przemysłem, gdzie ci studenci uzyskują stypendia fundowane przez zakłady pracy i one są przez cały rok tutaj pobierane przez najlepszych studentów kierunku energetyka. Od 1 września tego roku rozpoczynamy naukę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jest to nowy zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjów. Jeszcze mamy miejsca, tym bardziej, że dysponujemy internatem bezpłatnym. Każdy, kto będzie chciał uczyć się w naszej szkole, czy w tym zawodzie, czy w innych zawodach, ma miejsce w internacie zapewnione. Liczymy na to, że będzie to kierunek rozwijający się i w przyszłym roku będzie tych kandydatów więcej. Zapraszamy.